Nie mam zajadu. Mam rozmowę tutaj z Mateuszem Kamińskim, środkowym obrońcą GKS-u. Jak nastroje po dzisiejszym zwycięstwie, Mateusz? No jesteśmy na pewno zadowoleni. Nie popadamy w hura po optymizm. Trzy punkty cieszą, na zero z tyłu, także nic tylko się cieszyć, ale od jutra już myślimy tylko o Zawiszy. No właśnie, a propos tego zera z tyłu, widać obrona i bramkarz stanowi dzisiaj monolit. Jak pan to ocenia tak z perspektywy boiska? To znaczy z boiska inaczej widać i inaczej widać z trybun. Na pewno na gorąco ciężko cokolwiek powiedzieć, ale myślę, że za dużo okazji nie pozwoliliśmy stworzyć kolejarzowi. No ja patrząc z ławki rezerwowej mogę powiedzieć, że drużyna emanowała pewnością siebie, spokojem. Co na to się składało, na tą pewność siebie, na ten spokój, jak pan myśli? Trudno powiedzieć, czy my tak dobrze graliśmy, czy kolejarz tak słabo. Ale myślę, że zasłużyliśmy na te trzy punkty. W takim razie gratuluję i życzę powodzenia w tym meczu. Dziękuję bardzo.